Pomruki Prackiego. Zapraszam. Dobry wieczór. Serdecznie witam wszystkich was i strasznie się cieszę, że jesteście tutaj. Wypowiadajcie się o wszystkim, co leży wam na sercu, a może być na zasadzie luźnego aproposu związane z technologią celu, z celem, z życiem. Będziemy oczywiście rozmawiali o tym wszystkim przez pryzmat technologii celu, czyli takich technik dostosowanych do naszych czasów, technik transurfingowych, technik tafti i tak dalej, a nie brał udziału w jesiennym. Gdyby ktoś chciał dołączyć do maratonu zimowego, to ja myślę, że 23 grudnia odpalimy ten maraton zimowy. W każdym razie ogólnie powiem, że cały udział w całym maratonie kosztuje 100. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, chce dołączyć, to zapraszam, proszę pisać. Teraz uwaga, podam maila, który zresztą jest podany w opisie filmu. marcinpracki@gmail.com. marcinpracki@gmail.com. Piszcie, ja zapraszam serdecznie. Wspomniałem o maratonie, nie bez kozery. Dlatego, że chciałbym ustosunkować się do pewnych wątpliwości, pytań maratończyków, a że są to zagadnienia, które mogą dotyczyć większej liczby ludzi i nie tylko dotyczą maratonu, a ogólnie technik, technologii celu, to po prostu skorzystam z okazji dzisiaj i teraz. Otóż ostatnio, parę dni temu, wykonywaliśmy taką technikę, że zadawaliśmy sobie pytania, na ile nasza osobowość jest spójna, nasza dusza, umysł, na ile emitujemy wdzięczność i tak dalej. W każdym razie, i tam zabrzmiało takie pytanie, czy jestem zazdrosny, jeśli komuś w moim otoczeniu się powiodło, tak w skrócie. Ale chodzi o sformułowanie, czy jestem zazdrosny. Podczas kiedy, i to mi wypomniano, bardzo słusznie zresztą, podczas kiedy ja cały czas trąbię, że uczucia i emocje to nie my. My odczuwamy emocje i nie powinniśmy z nimi się utożsamiać. Czyli ja nie jestem zły, ja odczuwam złość. Ja nie jestem smutny, odczuwam smutek. Dzięki temu, że wiemy, że emocja nie jest mną, tylko jest tym, co ja odczuwam, mogę zaobserwować i mogę zdecydować, czy ja te emocje wpuszczam w siebie, czy ja będę z tą emocją w jakiś sposób pracował, czy nie. Ale nie jestem tą emocją. No i wypomniano mi, no a jak to? A zadajesz pytanie, czy jesteś zazdrosny? I bardzo dobrze, że to pytanie zadano, bo to jest przyczynek do tego, żeby ustalić pewien poziom normalności. To znaczy, istnieje różnica pomiędzy tym, co mamy w sobie, w człowieku, w głowie i tym, co wypowiadamy. Zresztą nasze słowa nigdy do końca idealnie nie oddają tego, co mamy we człowieku. I w związku z tym nie ma co się bardzo martwić o to, czy używamy dokładnie takiego słowa, jak należy, a tym bardziej nie ma sensu martwić się, że użyłem nie takiego słowa. Znaczy, chodzi o to, żeby nikt z was się nie martwił, że użył jakiegoś słowa. To nie jest Hogwart i my nie jesteśmy Harry Potterami ani Hermionami, bo słowa nasze to nie są zaklęcia. O ile tak nie zdecydujemy, bo jeżeli zdecydujemy, że są zaklęciami, to inna sprawa. Co mam na myśli? Świadomość to jest ten klucz. Jeżeli jesteś świadomy, że uczucia i emocje nie są tobą, a ty nie jesteś uczuciem i emocją, to bardzo niewielkie znaczenie ma, czy powiesz,
jestem wkurzony, a masz świadomość, że tak naprawdę to ty odczuwasz to, no ale jest związek frazeologiczny, jestem wkurzony. To nie ma żadnego znaczenia. Podobnie jak na przykład już na początku książek o transurfingu Vadim Zenand napisał, że marzenia się nie ziszczają. Z marzeń nic nie wynika. To cele urzeczywistniają się, a raczej my je urzeczywistniamy. No i teraz ktoś powie, moim marzeniem jest na przykład posiadanie fajnego związku, kupienie nowego samochodu. I teraz ktoś może dowalić, marzenia się nie ziszczają. Zaraz, zaraz. Jeżeli mówię marzenie, a nie mam na myśli siedzenia i bujania w obłokach i przyklejenia swojego gluteus maximus do krzesła i nic nie robienia, tylko mam na myśli, że jest to coś, po co zamierzam sięgnąć i wykonać określoną czynność, określoną pracę, to ja mówię marzenie, ale ja definiuję to marzenie dokładnie tak, jak w książkach definiuje się cel. Nie ma żadnego problemu. Widzicie, chodzi o świadomość, a nie o słówko. Jest taka szkoła, która ma wielu wyznawców, że słowa posiadają swoją uniwersalną energię. I jak ja użyję jakiegoś słowa, to uruchamiam tę energię i w moim życiu się zadziewa. Słowa posiadają tę energię, którą my w nie wkładamy. Taka jest kolejność. Najpierw mam świadomość co do czegoś, potem robię z tego pojęcie i wypowiadam słowo, w które wkładam tę energię, co do której jestem świadomy. A uniwersalne energie jakiegoś słowa niespecjalnie to do mnie przemawia i już mówię dlaczego. Jest na przykład słowo sklep. Gdyby słowa miały uniwersalną energię, to każdy człowiek, wypowiadając słowo sklep, wkładałby w to energię obiektu albo pomieszczenia, w którym dokonuje się wymiany środków pieniężnych na towar, tak? Tylko problem polega na tym, że są różne języki. I na przykład za wschodnią granicą też występuje słowo sklep. Ten dźwięk, sklep, jest. Tylko że tam to słowo ma energię pomieszczenia, w którym umieszcza się zmarłych po pogrzebie. Grobowiec. Ten sam dźwięk, sklep. Jest w Polsce dźwięk tak. Oznacza potwierdzenie, zgodę. W Finlandii oznacza to dziękuję, wdzięczność. Tak więc mówię, muszę dzisiaj zrobić to i to. I są specjaliści, którzy powiedzą, nie mów muszę, bo twój umysł będzie się buntował, bo nikt nie lubi być zmuszany. A jeśli ja mam świadomość, że chcę, bo sobie zaplanowałem i mówię po prostu, używam związku frazeologicznego, muszę zrobić to i to, a wkładam w to energię, że po prostu chcę i będę miał z tego wielką radochę, to co się stanie? No właśnie. Dlatego nie wpadajmy w skrajności. Przepraszam, czyżby ktoś tutaj... Pozdrawiam z Bremen. Magdalena Arisatwo. Dzięki serdeczne za pozdrowienia. Bardzo fajnie. No więc nie wpadajmy w panikę i w skrajności. Luzik. Spokojnie. Więc właśnie o to chodzi. Świadomość. Dopiero potem są słowa. Puszczę wam z telerekordingu 5-minutowy fragment właśnie z 25 dnia maratonu, bo wywołał ten 25 dzień kontrowersję.
To jest temat fali szczęścia 25 dnia. Poruszyliśmy falę szczęścia. Posłuchajcie, myślę, że to każdemu się może przydać. I być może u was też pojawi się taka wątpliwość, którą od razu potem wytłumaczę, o co chodzi. No bo jest to dość zasadnicza część technologii celu, więc warto, żeby te kontrowersje usunąć. No więc tak, żeby nie trzeba było mnie oglądać w trakcie, to robię tak i puszczam. Dzień dobry. Przenosimy się na falę szczęścia. O co chodzi z falą szczęścia? Fala szczęścia to jest taki chyba jedyny byt energoinformacyjny, który nie potrzebuje naszej energii. Ona sobie jest, potem zanika. Można przeskoczyć sobie na kolejną falę szczęścia. Odgłosy tej fali szczęścia to są na przykład jakieś dobre nowiny. To jest istotne. W momencie, kiedy pojawia się najdrobniejsza dobra nowina, w momencie, kiedy pojawia się zapowiedź jakiegoś polepszenia, poprawy, w momencie, kiedy pojawia się cokolwiek dobrego w naszym życiu, należy się tego uchwycić. Należy się tym cieszyć. Należy to rozpatrywać, przeżuwać, rozkoszować się tym. W ten sposób nastrajamy się na częstotliwość tej fali szczęścia i w momencie, kiedy ona już nadchodzi, możemy sobie na nią wskoczyć i wtedy rzeczywiście zaczyna się pasmo szczęśliwych okoliczności i zdarzeń. Tylko to jest mniej więcej właśnie jak z falą. Najpierw gdzieś malutka falka sobie napływa i wiemy, że gdzieś tam daleko jest ogromna. I teraz trzeba to zauważyć. Trzeba to wychwycić. Czyli zaczyna się od bardzo niewielkich zmian, od bardzo niewielkiej poprawy, od jakichś takich zapowiedzi tego, że zaczyna się dziać dobrze. I już w tym momencie nastrajamy się na tę falę szczęścia, falę powodzenia, przez to, że uchwycimy się tego, rozpatrzymy to. Na takiej zasadzie może nie tyle rozpatrzymy, co będziemy się tym rozkoszować. Będziemy to przeżuwać, przeżywać również, cieszyć się tym w ten sposób. Ale jeszcze chcę właśnie powiedzieć, to jest fala, wysoka fala. Z niskich wibracji na tę falę nie wskoczymy. My możemy wskoczyć na tę falę szczęścia, czyli pasma szczęśliwych zdarzeń z określonego pułapu naszych wibracji. Czyli jeżeli jesteśmy przygotowani na falę szczęścia w ten sposób, że emitujemy wysokie wibracje, czyli zadowolenie, szczęście, miłość, życzliwość, wówczas jesteśmy gotowi na to, żeby pyk, wskoczyć sobie na tę falę szczęścia. Jeżeli te wibracje są niskie, my jesteśmy przytłoczeni, bardzo trudno będzie to zrobić. I dlatego nie skupiamy się na tym, co jest negatywne w naszym życiu, na tym, czego nam brakuje, czego nie mamy, co nam się nie udało, jakie mamy problemy. Ale jeszcze jest druga strona medalu. Czego jemu brakuje, jej, czego ona nie ma, co się jemu nie udaje, co się dzieje źle w naszej miejscowości, czego brak w naszej wiosce, w naszym mieście. Zobaczcie, te zagadnienia dotyczą nie tylko mnie, ale też jego, jej, miejsca zamieszkania, okolicy. Nie skupiamy się na żadnej z tych rzeczy. Nie będziemy tego przeżywać, rozpatrywać, zastanawiać się nad tym. Nie tylko to, co dotyczy bezpośrednio nas, ale również tego, co dotyczy naszego otoczenia. Nie skupiamy się na tym. To przeszkadza w emisji wysokich wibracji i w przygotowaniu na falę szczęścia. Możemy nie wychwycić tych maleńkich zapowiedzi, że nadchodzi fala szczęścia i możemy przeoczyć to wszystko. Dalej, można by było w związku z tym, niezależnie od tego, czy jest mi dobrze, czy mi czegoś nie brak, czy nie mam problemów, przykryć to wszystko rzeczami pozytywnymi. Czyli boli mnie, nie podoba mi się, brakuje mi, ale mówię sobie, wszystko mam,
mam idealne zdrowie, wszystko jest świetnie. To jest okłamywanie siebie. I to może doprowadzić do załamania nerwowego. My swoich problemów nie przykrywamy pozytywnym myśleniem, bo tam pod spodem będzie to wszystko gniło, będzie się psuło i w końcu wylezie. My zastępujemy. To jest różnica, tak? Nie maskujemy, tylko zastępujemy. A więc nie myślimy pozytywnie, tylko mamy pozytywne nastawienie. Stwierdzamy fakt. No tak, faktycznie brakuje mi, tak faktycznie mam problem, tak faktycznie nie udało mi się. Ale mam pozytywne nastawienie, w związku z czym mówię, jestem nastawiony na to, że mi się jak najbardziej uda. Będę miał, jak najbardziej będę potrafił. Jak dam temu wyraz? Wyobrażę sobie sytuację, w której mam, umiem, potrafię, problem jest rozwiązany. Buduję sobie obraz takiej sytuacji i wyobrażam sobie, jakbym opowiadał przez telefon komuś o tym, jak jest fajnie. I o tym myślę. To nie jest pozytywne myślenie, tylko pozytywne nastawienie. Nie zaprzeczanie faktom, ale budowanie. Mimo tego, co jest dzisiaj, buduje jutro całkiem inne. Afirmacja na dziś. Mam dar cieszenia się wszystkim, co mnie otacza. Cieszę się nawet drobiazgami. Świętuję życie we wszystkich jego przejawach. Żyję w stanie jedności, akceptacji i zrozumienia innych ludzi. Czuję harmonię w sobie i wokół. Życzę szczęśliwego dnia na grzbiecie fali. No właśnie, to przy okazji macie próbkę tego, jak wyglądał 25 dzień naszego maratonu. I na czym polegała kontrowersja? Przeczytam wypowiedź jednej z uczestniczek, za którą z góry bardzo dziękuję, bo te wszystkie wypowiedzi są bardzo cenne, bo ja nieraz nie zauważę, że może wyniknąć jakaś wątpliwość, a świeżym spojrzeniem uczestnicy maratonu zwracają mi na to uwagę. Pani Kasia pisze, tu mam zagwozdkę, bo do tej pory wszędzie słyszałam, że trzeba myśleć, jakby się już osiągnęło cel i wprowadzać się w taki stan uczucia, a nie, że chcę być, czy że będę zdrowa. Teraz słyszę, że nie, bo będzie pod spodem gniło. W ten sposób pojechaliśmy. No to już mówię, o co chodzi. Czym innym jest świadome używanie technik w określonym celu, bo mówimy o technologii celu, czyli wiem, co robię, wiem, po co to robię. A czym innym jest okłamywanie siebie, albo raczej próba okłamania siebie, bo udawanie, że nie ma tego, co się dzieje dookoła. Tutaj ktoś bardzo słusznie zaznaczył, że nie jest łatwe utrzymanie się w odpowiednim stanie emocjonalnym, zwłaszcza, że w tej chwili dookoła dzieją się różne złe rzeczy. Więc udawanie, że to się nie dzieje, mówienie, nie ma, powiedzmy, drożyzny, nie ma wojen, nie ma przemocy. Nie ma. Tego nie ma. Ja żyję sobie w bańce. No to rzeczywiście można troszkę się odkleić od umysłu i trzeba będzie swój intelekt zachować na lepsze czasy. Chodzi o to, że jest różnica pomiędzy stwierdzeniem faktu, widzę moją rzeczywistość, a ustaleniem, czego chcę. I w związku z tym, że różni się to, czego chcę, od tego, co mam, powstaje cel. No bo jeśli coś jest moim celem, to znaczy, że ja ku temu zmierzam, chcę po to sięgnąć, a więc tego nie mam. Więc najpierw trzeba sobie uświadomić, czego chcę, i najczęściej jest to, czego nie mam, bo jeżeli to, co mam i to, czego chcę, to jest jedno i to samo, to wystarczy nam wdzięczność. Ale jeżeli chcę czegoś jeszcze, no to mam do wyboru albo udawać przed sobą samym, że mam to i nie potrzebuję już nic robić, żeby po to sięgnąć. I to jest tak sobie. I udawać, że no,
Nie mieszkam na przykład w warunkach, które mi się nie podobają, tylko mówić, mam po prostu mówić, uwaga, zaznaczam, mam cudowne warunki mieszkaniowe, czy na przykład no, ktoś ma kłopoty zdrowotne i mówić, mam idealne zdrowie, mówić i odrzucać fakty, no nie jest to, nie jest to dobre wyjście. To jest właśnie przysypywanie pozytywnym myśleniem, przysypywanie kupy śmieci liśćmi. I w pewnym momencie można się obudzić i powiedzieć, jejku, no co to, te wszystkie techniki jakieś ezoteryczne, to są po prostu totalne bzdury. Nie, bzdurne jest nieraz podejście nasze. Mamy taką skłonność do wahania się w pewnych zakresach, ale zawsze od i do. Zauważam status quo. Stwierdzam, jak wyglądają fakty. A czego ja chcę? Ustalam, czego chcę. I stosuję technikę, w pełni świadomie stosuję technikę, która pomaga mi wprowadzić się w stan efektu końcowego. I w tym stanie efektu końcowego, a ta technika to na przykład slajd docelowy, kadr docelowy z użyciem splotu energetycznego zamiaru zewnętrznego. W każdym razie wprowadzam się w ten stan w pełni świadomie, bo chcę czegoś innego niż to, co mam. I świadomie to stwierdziłem. I w tym stanie emituję energię, jakbym już miał ten cel osiągnięty, jakby już moje życie wyglądało w sposób idealny. I stąd dostrzegam środki, możliwości, otwierające się drzwi i z tego korzystam. Wykonuję krok w tym kierunku i po to sięgam. Ale nie próbuję oszukiwać siebie i mówić, wszystko jest okej. Wszystko jest bardzo dobrze. Nie, ja wiem, że nie jest dobrze, ale wprawiam się w stan, dzięki któremu emituję energię, wysyłam energię człowieka zadowolonego, szczęśliwego, spełnionego. Dzięki temu zwierciadło rzeczywistości rezonuje ze mną i ja za chwilę będę miał coraz więcej rzeczywistych powodów, aby taką energię emitować. Czyli ja w pełni świadomie uruchamiam silnik, on zaczyna pracować, a potem już następuje sprzężenie zwrotne i ja już faktycznie żyję w ten sposób i mam to, o czym dotychczas w pełni świadomie wiedziałem, że nie mam, ale wprowadzałem się w stan, jakbym miał po to, żeby emitować określoną energię, tak? Jest różnicą pomiędzy tym, co... No, mogę chodzić i opowiadać, że mam cudowny, wspaniały, nowy samochód, a nie mam, bo nie mam prawa jazdy i nie widzę takiej potrzeby, ale chodzić i opowiadać wszystkim znajomym, że mam piękny, nowy samochód, podczas kiedy nie mam. Oszust. Ale mogę wprowadzić się w stan, stwierdzić, no nie mam samochodu, a potrzebuję. Aha, okej. Wprowadzić się w taki stan, jakbym ten samochód miał. Wysyłam tę energię. To wszystko rezonuje ze zwierciadłem rzeczywistości. I za chwilę będą otwierać się drzwi, dzięki którym będę mógł sięgnąć po ten cel. Będę mógł nabyć ten samochód albo jakoś inaczej zaposiadać. Na tym to polega, tak? Czyli nie ma tutaj sprzeczności. Chodzi o to, żeby jednak, żeby nie pogrążać się z uszami w technikach ezoterycznych i odklejać od rzeczywistości, tylko żeby być świadomym rzeczywistości, widzieć siebie i widzieć swoją rzeczywistość i ustalić, czy to, co mam i to, co wokół mnie jest, to jest to, co mi się podoba i wystarczy, bo jak nie, no to czego chcę i co będzie mi wystarczać? I stosować w pełni świadomą technikę. Technikę.
To może stać się stylem życia. Okej, ale świadomym. Świadomość. Nie odklejamy się od rzeczywistości, nie bujamy w obłokach, nie chodzimy tacy absolutnie święci i nie z tego świata. No, stąpamy świadomie po tej ziemi, żyjemy w tych gęstościach, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy po prostu starają się ułatwiać sobie życie, tak? Małgorzata pisze, czyli fala szczęścia jest ogólna dla wszystkich, czy każdy ma swoją, bo mi się to pomieszało. Każdy ma swoją. Każdy ma swoją, bo dla mnie szczęście może być całkiem czymś innym niż dla ciebie. Ty sobie, bo właśnie niektórzy mówią, a te wszystkie techniki różne, czy to będzie Huna, czy to będzie Silva, czy to będzie Transerfik, czy cokolwiek, to i tak wszystko kończy się na tym, że człowiek chce być szczęśliwy. Pewnie, że tak. Tylko chodzi o to, żeby się zatrzymać i ustalić, a czym dla mnie jest szczęście, jak ja je definiuję, jak to szczęście ma wyglądać. I właśnie wprowadzam się, tworzę sobie slajd docelowy, wprowadzam się w ten stan, mówię, aha, tak to właśnie ma wyglądać i zaczynają mi się otwierać możliwości, żeby po to sięgnąć. Ale każdy, dla każdego szczęście może wyglądać trochę inaczej. To jak każdy ma swoją falę szczęścia i ktoś jest szczęśliwy, kiedy kogoś krzywdzi, to nie zaciekawie, takie ekstremum. No to o tym rozmawialiśmy poprzednio, że no trzeba, żyjemy w społeczeństwie i jeżeli jestem chamem, brutalem, świnią i swołoczą i moje szczęście polega na tym, że robię innym krzywdę, to nie emituję energii o wibracjach, które sprzyjają temu, żeby moje życie było fajne. Więc warto być przyzwoitym człowiekiem i nie krzywdzić innych, choćby z czysto merkantylnych powodów, czysto praktycznych, żeby sobie nie robić krzywdy. Raptor pisze, dlaczego jest tyle gurów i technik, a większość ludzi zatopiona w materializmie i ignorancji. Przykry ten nasz dzisiejszy świat. Raptorze, no jest to fakt, tylko że mamy do wyboru albo się skupiać na tym, że no, dzieje się niezbyt dobrze, albo ustalić, czego chcę, co jest moim celem i nie odrzucając oczywiście faktów, skupić się na tym, żeby sięgać po swój cel. A nasze cele, nasze dążenia zawsze będą lepiej współgrały z prawami wszechświata, z prawami przyrody, jeśli będą użyteczne też dla innych. I tutaj myślę, że odnoszę się do tego, co wspomniałeś, że nieraz powstaje konflikt pomiędzy moim szczęściem, które wywołuje nieszczęście kogoś, i czyimś szczęściem, które może wywołać moje nieszczęście. No więc jeżeli moje szczęście wywoła również szczęście innych, jeżeli mój cel jest również korzystny, przydatny dla innych, to mam pierwszeństwo. O wiele łatwiej jest wtedy współgrać z prawami wszechświata i prawami natury. No najzwyczajniej w świecie dobrze jest być przyzwoitym i użytecznym. Jak wziąć udział w maratonie? Ile trwa? Agnieszko, żeby wziąć udział w maratonie, wystarczy napisać do mnie na maila, który jest pod tym filmem. Jak on już będzie filmem, bo na razie to jest live. Ale i tak w opisie możesz zobaczyć mojego maila. Marcin Pracki, jednym cięgiem, @gmail.com. Piszesz, że chcesz wziąć udział w maratonie. Ja wysyłam ci link do grupy na Facebooku, na której to grupie codziennie mamy kolejny link do kolejnego maratonu, do kolejnego dnia. Jak nie masz Facebooka, dajesz mi znać, ja ci wtedy w inny sposób wysyłam materiał i codziennie mamy kolejny materiał przez 80 dni. 80 dni. Więc zapraszam. Przypominam, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, to w opisie są stosowne linki do wyboru, do koloru. Dzięki Wam serdeczne. Pamiętajcie o kanale, tam są bardzo różne różności. No i dzisiaj mamy ten taki dzień, w którym są różne zniżki i promocje.
i takie tam, nie? To ja ogłaszam w takim razie, że jeżeli ktoś napisze do mnie na maila i powoła się na dzisiejszy live, to może sobie wykupić dowolny mój warsztat z 20% zniżką. A warsztaty mamy podstawy technologii celu, techniki Tafty, energia pieniędzy. No to są takie najważniejsze warsztaty. Jeżeli ktoś chce skorzystać z tego czarnego piątku, piszcie do mnie na maila, przedstawię wam ofertę i możemy zachować wtedy taką tradycję. Dobra. Dzięki wam piękne za to, że tutaj byliście. Pamiętajcie o tym, żeby zalajkować, zasubskrybować, w razie czego wesprzeć Prackiego kawą albo kanał. Do za tydzień. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Zapraszam na zimowy maraton transurfingu i technologii celu. Od 23 grudnia do 12 marca. Codzienny, krótki przekaz. Propozycja zrobienia czegoś dla siebie. Cena 100 zł. Zapraszam serdecznie.